To jest bardzo ciekawy zbiór kolęd. Dostaliśmy 31 kolęd do opracowania w bardzo krótkim czasie. Na początku projekt wydał nam się dość prosty. Im bardziej zaczęliśmy się wgłębiać w teksty i w same opracowania muzyczne utworów, okazało się, że jest naprawdę bardzo dużo pracy. Niemniej jednak kolędy, jak widać, po efekcie, ponieważ powstała płyta, prawda, z tymi kolędami wszystkimi, wszystkie kolędy są osiągalne dla chóru amatorskiego. Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy, ponieważ nie tylko posłuchamy kolęd na żywo w wykonaniu świetnego chóru Insieme, ale także dzisiaj przeżywamy premierę płyty z tymi kolędami i wydawnictwa nutowego, które przygotowaliśmy specjalnie z okazji roku jubileuszowego Feliksa Nowowiejskiego. Feliks Nowowiejski być może ze względu na swoje skromne pochodzenie, o którym nigdy nie zapomniał i z którego się szczycił, pozostał bardzo otwarty i uwrażliwiony na potrzeby również muzykowania w mniejszych gremiach, muzykowania lokalnego właśnie w kościołach, w jakichś lokalnych społecznościach, muzyki, która jest potrzebna przy różnych okolicznościach. I właśnie ze współpracy z chórami, z doświadczenia wielu lat pracy z chórami powstawały też opracowania kolęd. Będą też kolędy, które były takimi autorskimi propozycjami, nowymi propozycjami Feliksa Nowowiejskiego, napisanymi do wierszy jego przyjaciół. Jest bardzo dużo kolęd, które są znane powszechnie w praktyce religijnej, prawda, Kościoła katolickiego. I jest tutaj trochę takich kolęd opracowanych ciekawie i nieco inaczej niż dotychczas je znaliśmy w takim powszechnym muzykowaniu. Żeby dobrze przekazać je publiczności, trzeba bardzo zwracać uwagę na przekaz, na treść słowną, więc bardzo ważna jest dykcja. Oprócz tekstu i samego materiału muzycznego jest też ważna intencja, jest ważna intencja przekazu. Każda kolęda ma swój jakiś klimat i swój przekaz emocjonalny. Są kolędy spokojne, które wnoszą takie ciepło i bezpieczeństwo. Są kolędy smutne. Są kolędy, które
które opisują samego Jezusa. Są też kolędy, które rzeczywiście wyrażają radość i tą radość trzeba wzbudzić w czasie wykonania. Jak również są kolędy, jest na przykład kolęda, w której pastuszkowie jakby wyrażają swój punkt widzenia, prawda, w czasie jakiejś tam zabawy, wspólnego spotkania, gdzie jest mowa o instrumentach, o takiej prostocie, kiedy jest to utrzymane w rytmice skocznej i kiedy tu potrzeba dobrze wykorzystać walory tekstowe, prawda, dykcyjne. Tam jest naprawdę kilka, które bardzo polubiliśmy. Bardzo polubiliśmy kolędę starą z XVI wieku. Stała nam się rzecz dziwna. Ona jest napisana chorałowo. Wspaniale, jakby znakomicie wokalnie jest napisana. Piękna melodycznie i piękna polifonicznie, bo przecież chorał jest pisany linearnie, prawda? Wszystko, co tam w nim jest, wypływa właśnie z potrzeby podprowadzenia melodii. Znakomite, piękny tekst i piękna muzycznie. To materiał bardzo ciekawy, stanowi spore wyzwanie dla chóru. Są kolędy o bardzo wysokim poziomie, bardzo wymagające. Są też kolędy łatwe, dużo łatwiejsze. Mieliśmy wielką przyjemność pracować nad tym materiałem, ale też bardzo dużo się nauczyliśmy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne w tej chwili wydało cały zbiór kolęd Feliksa Nowowiejskiego. Polecam, są one ogólnie dostępne. Bardzo czytelne, dobrze opracowane, bardzo wygodne do pracy. Bracia, siostry.